Każdy wiek ma swoje prawa, tylko też no, brakuje takiego zdrowego rozsądku w tym wszystkim. No i później efekty są takie, jakie są, tak? Jak mogą się rodzić zdrowe dzieci, jeżeli w tym momencie, no, taka prawda, o której kiedyś wspominałem, dziewczynka, która się rodzi, ma wszystkie jajeczka w swoim organizmie. One po prostu później tylko dojrzewają. I bardzo duże ma znaczenie później, jeżeli chodzi o to, jakie zdrowie będzie miało jej potomstwo, jaki styl życia prowadziła do momentu, nim się zdecydowała na to, by no, rozmnożyć się, tak? Brutalnie powiedziawszy, albo i po prostu no, naturalnie, tak? Z mężczyzną jest trochę inaczej, tak? Mężczyźni przy 3 miesiącach abstynencji i odpowiedniego odżywiania się, ich materiał biologiczny, jeżeli chodzi o plemniki, jest w stanie, organizm jest w stanie się oczyścić, jest w stanie produkować, że tak powiem, zdrowe plemniki. O tym nie dzisiaj. Bill Gates wspiera geoinżynierię klimatu. No, ci wielcy mają na to wpływ, tak? Także im większe masz narzędzia, tym większe masz możliwości, ale im więcej dostałeś, tym większą odpowiedzialność ponosisz za to, co kreujesz. Ja mam nadzieję, że to idzie w takim, no, pozytywnym tego słowa znaczeniu kierunku, że ta geoinżynieria będzie służyła, aniżeli niszczyła, aniżeli tak na siłę, że tak powiem, zmieniała to. Bo myślę, że Ziemia tak naprawdę zawsze utrzymuje pewnego rodzaju względny stan równowagi. To, co się dzieje, te wszystkie anomalie pogodowe, które dzisiaj mamy, to sami sobie zafundowaliśmy. I teraz zmienianie tego na siłę spowoduje anomalie w innym miejscu. No to musi się gdzieś tam zrównoważyć. Trąby powietrzne, których tak naprawdę na taką skalę w Polsce nie było nigdy, to no, wynik naszego również działania. Tu jest bardzo ciekawa wzmianka, kiedy dowiadujemy się, że obraz jest falsyfikatem, zmienia się reakcja mózgu. Bardzo wiąże się to, co tutaj jest akurat opisane, z tym, o czym mówi się przy. Oj, za daleko poleciałem. Przy tym grzybku, tak, o którym rozmawialiśmy, czyli przy środkach halucynogennych. Tak naprawdę znowuż wracamy do informacji i blokad, które sobie, że tak powiem, albo sami fundujemy, albo sobie wprogramowujemy na różnym etapie naszego życia lub istnienia. Może nie będę rozwijał tego wątku, tak, ale tak naprawdę i system nauczania jest to pewien system programowania nas na tym etapie. Zresztą jest takie powiedzenie, że każdy widzi to, co chce widzieć, tak, albo inaczej widzi to, do czego został niejako przygotowany, że może to zobaczyć. Ja wrócę do tej mojej opowieści z słoniem i komarem, tak? Słoń, który ma grubą skórę i słaby wzrok, nie widzi komara, a go nie czuje, jego ukucia. Twierdzi, że komarów nie ma. Czy ma rację? No, słonia nie zapytamy, jak on podchodzi do rzeczywistości, ale bardzo często ludzie w swoim podejściu do odbierania tego, co dookoła nas się dzieje, przyjmują taką pozycję słonia na zasadzie: ja wiem swoje i ty, co mi ty będziesz gadał, tak? Dobra, komunalne uprawy mogą sprawiać, że miasta staną się samowystarczalne. No, mnie to trochę śmieszy, powiem szczerze, tak? To jest tak jak z tymi PGR-ami w Polsce. Najpierw polikwidowali spółki, a później każą się rolnikom jednoczyć i tworzyć spółki. Najpierw się zniszczy rolnictwo, a później się będzie ludziom wmawiało, że będziecie mogli na dachu uprawiać rośliny, które was wykarmią. No przepraszam bardzo, jeżeli założymy, że taki blok, który ma tam powiedzmy sobie 200 mieszkań, 200 rodzin i na dachu uprawiane rośliny są w stanie wyżywić te 200 rodzin, no to powiem szczerze, nie jestem aż tak wielkim optymistą, żebym się mógł z tym zgodzić.
Zegar dnia sądu ostatecznego wskazuje za 5:12. No tak, o tym też już rozmawialiśmy, mówią o tym też różni nasi koledzy. Wcale nie musi tak być, że on dojdzie do tej 12. To jeszcze może być tak, że w naszej skali odniesienia naszego, że tak powiem, pojmowania skali czasu, te 5 minut może trwać jeszcze 5000 lat, ale to tylko od nas zależy, czy rzeczywiście tak będzie, czy nie. Ja jestem tutaj pod tym kątem no, na tyle daleko jeszcze wybiegającym, że uważam, iż nawet te wszelkie ciała niebieskie, które uderzają o Ziemię lub też nie, no to mamy na to również wpływ. Tutaj zbiorowa świadomość może ma ogromne pole do popisu. Myślę, że przed nami jeszcze odkrycia w tej materii, przed nami jeszcze ogromne możliwości. I to jeszcze czas okaże. No i dochodzimy do artykułu J, doskonałe panaceum. Drodzy Państwo, ja bardzo dużo o jodzie już słyszałem, wiem o tym jodzie. Jod jako taki jest no cudownym pierwiastkiem, którego nam chronicznie brakuje. Ten zdrowy jod, on eliminuje, uodparnia nas na ten promieniotwórczy jod. Ja swego czasu kilka razy robiłem sobie taką może nie tyle miksturę, tylko to jest tak normalny kisiel, może ja nie będę mówił o tym, jak to się robi, bo to jest no, procedura, którą trzeba bardzo dokładnie przestrzegać, żeby sobie nie zaszkodzić, tak? Bo niby mówi się oficjalnie, zresztą medycyna akademicka walczy z jodem. Tutaj jest bardzo ciekawy, bardzo obszerny artykuł na temat tego, że jod na pewnym etapie w latach 80. zastąpiono bromem. Ja wiedziałem, że w wojsku to żołnierzom dosypuje się brom do jedzenia. Zresztą sam byłem pewnie poddawany tym praktykom. Kto wie, w jakim stopniu to wpłynęło na to, że na pewnym etapie mojego życia zdrowie mi się trochę sypnęło. Ale, no, drodzy Państwo, tak naprawdę z tym przemożnym siłą tego świata nie zależy na tym, żebyśmy byli zdrowi, uśmiechnięci, bogaci, zadowoleni, tak? I stąd brom, który jest szalenie toksyczną substancją, która niszczy w naszym organizmie nasz system immunologiczny. A znowuż jod jest doskonałym środkiem, który podnosi tą naszą odporność, który reguluje bardzo wiele rzeczy. Dla tych z Państwa, którzy będą chcieli, ja tutaj sobie tam na górze napisałem, bo akurat zadzwoniłem do jednego z doktorów, który mi kiedyś zdradził tą recepturę, jak to się robi, to, że tak powiem, jak sobie, że tak powiem, zabezpieczyć w bardzo tani sposób odpowiednią ilość jodu w organizmie. Tutaj akurat autor tego artykułu na końcu podaje metodę polegającą na tym, ażeby dwie krople jodyny 5-procentowej sobie codziennie na szklankę wody. No to też jest metoda. Nie będę się rozwodził nad tym, która jest lepsza, która nie. Myślę, że dzisiaj na tyle mamy ubogie środowisko w jod, że no coś powinniśmy z tym zrobić. Zresztą w artykule jest podane, że w większości państw tego świata nie można kupić jodyny jako takiej, tak? To, o czym mówiłem, od 1980 roku brom jest stałym elementem naszej diety. Czy ktoś pamięta jakiekolwiek sceny morderstw z udziałem nastolatków sprzed tego roku? Tutaj mi niezbyt ostro wyszło to zdjęcie. Ja sobie pozwolę Państwu zacytować jedną rzecz akurat z tego artykułu. Przeczytałem ten artykuł też mojej córce i powiem szczerze, że się zdziwiłem, ale to zaraz o tym powiem. Nie zaznaczyłem sobie dokładnie tego miejsca. Ale może będę mówił z własnymi słowami. W każdym razie, jak mi się nasunie ten urywek, to ten zabójczy efekt uboczny bromu był wtedy znany rządom i naukowcom równie dobrze jak teraz. Mimo to brom jest nadal stosowany tak powszechnie, że unikanie go jest prawie niemożliwe. Brom występuje nawet w niektórych inhalatorach dla dzieci z astmą.
wykrzyknik. Drodzy Państwo, zastanówcie się, tak? Mówiliśmy trochę o tych środkach, które mają leczyć i de facto same wywołują daną dolegliwość lub inne. Jeżeli Twój lekarz przepisał jeden z tych inhalatorów dla Twojego dziecka, proponuję zapytać go, dlaczego wystawił Twoje dziecko na ryzyko zatrucia bromem, które może skutkować schizofrenią, majaczeniem, omamami i opóźnieniem psychomotorycznym. Przepisywanie niebezpiecznego leku, kiedy prosta zmiana diety łatwo usuwa objawy astmy, jest bez wątpienia nadużyciem. Jeżeli zgadzasz się ze mną, gorąco polecam zmianę lekarza, jeżeli oczywiście uda ci się znaleźć takiego, który nie jest pod butem dealerów tej trucizny. No niekoniecznie tej. Już dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że większość lekarzy nawet jest nieświadomych tego, co się dzieje dookoła. W artykule też jest pokazana jedna rzecz. No, jod był kiedyś stosowany jako środek odkażający przy różnego rodzaju instalacjach, tak? Czy przy tak zwanej produkcji mleka, czy przy pieczeniu chleba. No, był taki moment, kiedy no właśnie zacytuję. W naszej mleczarni używaliśmy przez lata jodu, ponieważ był idealnie antyseptyczny i tani jak barszcz. Potem pewnego dnia do naszych drzwi zapukał człowiek z zarządu Milkboard i zagroził, że wyrejestruje nas, jeżeli nie zastąpimy jodu inną substancją chemiczną. Nie pamiętam jej nazwy, ale śmierdziała toksycznie i była nieporównywalnie droższa od jodu. Zostaliśmy zmuszeni do jej używania w produkcji mleka przeznaczonego dla ludzi. Nie używaliśmy jej jednak na własny użytek, ponieważ nie chcieliśmy otruć naszych córek. Pomnóżmy to przez miliony mleczarni na całym świecie, a okaże się, że cała ta sprawa pachnie spiskiem. Zabójcze zamienniki, tak? Terapia jodem pomaga organizmowi eliminować fluor, brom, ołów, kadm, arsen, aluminium i rtęć. Zobaczcie Państwo, gama pierwiastków ciężkich, których organizm nie jest w stanie wydalić. A dzisiaj, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy sobie o ironii, każe nam się wyrzucać z kuchni aluminiowe naczynia, a w to miejsce sypie się sproszkowane aluminium do mąki. I takie są normy unijne. Pierwiastki ciężkie odkładają się w mózgu. I teraz przy braku odpowiednich pierwiastków, tak, no, organizm nie jest w stanie tego wydalić na zewnątrz. Kolejny cytat. Moi amerykańscy, brytyjscy i nowozelandzcy koledzy mówią, że płyn Lugola był kiedyś dostępny w każdej aptece. Jest teraz niezwykle trudny do zdobycia, wręcz niemożliwy do kupienia. W niektórych przypadkach jest on dostępny na receptę, ale trzeba dużo szczęścia, aby go dostać. Co więcej, nasz zaprzyjaźniony chemik z sąsiedztwa będzie prawdopodobnie zapewniał nas, że jest on toksyczny i niebezpieczny w życiu. Wszyscy oni kłamią, bo tak kazała im myśleć wielka farma. Czy płyn Lugola naprawi wszystkie problemy ze zdrowiem? Prawdę łatwo odkryć i brzmi ona tak. Jod jest uniwersalnym lekarstwem, które pozwala nam wszystkim być własnym lekarzem. Znaczy, ja tutaj cały czas biję, rozmawiając tutaj z Państwem, do tego, abyście Państwo no, obserwowali swój organizm. Każdy, to niekoniecznie musi być płyn Lugola, tak? Czyli jod zawarty w odpowiednich związkach w tym płynie. Ta mikstura, którą ja stosowałem w połączeniu z normalnym, zwykłym kisielem, powoduje, że te związki wchodzą wtedy w takie reakcje i ten jod jest łatwiej przyswajalny. Bo w dużych ilościach można się rzeczywiście no, zatruć, jeżeli się przyjmie duże ilości tej jodyny, powiedzmy sobie, płynu Lugola. W mniejszych ten nasz organizm, no zresztą on działa na poziomie informacyjnym i jest w stanie sobie przyjąć to, co jest mu najbardziej potrzebne i jest w stanie mu pomóc. Jakie mogą być skutki przyjmowania płynu Lugola? Najbardziej zadziwiająca poprawa, jaką zauważyłem, wystąpiła u ofiar wyniszczającej depresji. Widziałam ludzi zmieniających swoje życie po wielu latach gapienia się przed siebie, jak określali swoje dolegliwości. Wszyscy zrezygnowali z pomocy psychiatrów, którzy za odmowę przyjmowania
Może tutaj przybliżymy troszeczkę. Którzy za odmowę przyjmowania prozaku mieszali ich z błotem. Tymczasem jedynym, czego potrzebowali, był jod. Ja sobie przypominam teraz, kiedyś był taki artykuł w Nieznanym Świecie bodajże, opisujący jednego z amerykańskich lekarzy, którego zaproszono swego czasu do programu telewizyjnego. Program dotyczył właśnie wszechobecnej depresji. Zobaczcie Państwo, jak dzisiaj mamy ludzi zestresowanych, depresja jest czymś normalnym, psychologowie, którzy zarabiają, a nie są w stanie wyciągnąć ludzi z tych stanów, dają im jakieś psychotropy i wręcz ubezwłasnowalniają ludzi. W każdym bądź razie była tam mowa między innymi właśnie o prozaku. Ten lekarz zwrócił się w pewnym momencie do publiczności i mówi: drodzy Państwo, jeżeli dziecko, nastolatek w ciągu każdego tygodnia widzi około 2 do 3 tysięcy stymulowanych morderstw w telewizji, w grach komputerowych, jeżeli dziecko dostaje w tym momencie przy problemach psychicznych prozak, to jak może być zdrowe? Dostał gorące brawa. Tego pana już nigdy więcej nie zaproszono do telewizji i nie pozwolono mu nigdy więcej publicznie się wypowiadać. Ale taka prawda, zobaczcie Państwo, dzisiaj to dotyczy również naszego społeczeństwa. Nie wiem, ale dla mnie metody te, które są stosowane, no niczym się nie różnią tak naprawdę od tych metod, które kiedyś stosowano w obozach koncentracyjnych. One są może tylko pod przykrywką takich sformułowań, że to dla naszego dobra, tak, że wykazuje się pewną troskę, ale de facto sami ci, którzy to robią, podcinają gałąź, na której siedzą, bo zachodzą skutki, które będzie w pewnym momencie po prostu bardzo trudno, jeżeli w ogóle, bardzo trudno do odwrócić. Czy cała nasza medycyna jest zła? No autor tutaj na koniec mówi, że cała medycyna nie jest zła. Zgadzam się z nim. Są światli lekarze. Wystarczy tylko trochę poszukać, tak? No, drodzy Państwo, jak ja to mówię, rynek decyduje. To od Was zależy, czy będziecie się godzili na to, że pójdziecie do tego lekarza, czy do tamtego. Warto się, że tak powiem, pochylić nad jodyną, nad jodem jako takim, bo myślę, że to jest metoda, która może bardzo tani sposób. Dla ludzi, którzy naprawdę nie mają na przykład pieniędzy na jakieś drogie suplementy, no, uniknąć bardzo wielu rzeczy. No, może nie do końca i nie wszystko, ale to mówię, no, te metody, po to prowadzimy ten program, żeby trochę się nawzajem uświadamiać i szukać tych takich optymalnych metod, które będą odpowiednie dla każdego. Kolejny artykuł: nafta, uniwersalny uzdrawiacz. I tak jak mówiłem Państwu na wstępie, no moja babcia stosowała naftę na przykład do nacierania głowy, tak? Stosowała do zewnętrznych rzeczy. Tutaj no przyznam się, że to, co wyczytałem w tym artykule, jest dla mnie pewnego rodzaju nowum. Nafta, która stosowana jest wewnętrznie w tym momencie, tak jak i jodyna, no jest pewna metoda w tym wszystkim. To jest tak jak w tym takim powiedzeniu, które mówi, że no, trucizna w małych ilościach może być lekarstwem, a lekarstwo w zbyt dużych ilościach może być trucizną, tak? Jeżeli w cudzysłowie lekarstwo, dla mnie, no nie lubię tego słowa lekarstwo, dlatego tak się zmieszałem trochę, bo dzisiaj lekarstwem nazywamy te rzeczy, które nam podaje na dłoni farma, ale lekarstwem może być wszystko. Zrób tak, żeby twój pokarm był twoim lekarstwem, a twoje lekarstwo było twoim pokarmem, bo tak naprawdę stajemy się tym, co codziennie czynimy i codziennie powtarzamy. Ja tutaj zacytuję, powiem szczerze, no jest to temat do sprawdzenia dla mnie, z mojego punktu widzenia, ale są może wśród Państwa osoby, które mają już jakieś doświadczenia z naftą, także no prosiłbym się odezwać. Ja myślę, że no będziemy tutaj z racji tego, że tworzymy serwis zdrowotny na wolnej ludzkości, będziemy te wszystkie rzeczy zbierali w jedną całość. Trochę czasu będziemy musieli na to poświęcić, ale no chcemy też, żeby to było naprawdę takie rzetelne i sprawdzone pod wieloma rzeczami, z wielu aspektów.
Tutaj podaje się naftę jako również lekarz, nasz sposób na wyeliminowanie raka, tak? Ja cytuję, studiując dostępną literaturę doszedłem do wniosku, że leczenie naftą może być jednym z najlepszych sposobów na wyeliminowanie z krwi i jelit chorobotwórczych drobnoustrojów i pasożytów. W moim wcześniejszym artykule o wielopostaciowych mikrobach wykazałem, że we wszystkich wyżej wymienionych chorobach dochodzi we krwi do przerostu grzybów i pozbawionych błon komórkowych. To się zgadza, tak? Jesteśmy społeczeństwem strasznie zagrzybionym, jeżeli chodzi o nasze organizmy. No, zakwaszone organizmy, grzyby uwielbiają środowisko zakwaszone. One się panoszą, roznoszą, różne grzyby. No, bardzo dużo jest kandydy i innych tam postaci grzyba. Tutaj bardzo dokładnie opisuje autor też, jaka to ma być nafta, tak? I na co trzeba zwracać uwagę przy stosowaniu nafty. Chodzi o temperaturę wrzenia, która powinna zawierać się tam między odpowiednimi stopniami i również o jej poziom czystości. No, większość dzisiaj syntetycznych witamin, które są w aptekach, są produkowane właśnie z ropy naftowej. No, nafta jako produkt uboczny również ropy naftowej, no, oczywiście oczyszczona. Z tym, że no, tak jak się zastanawiałem nad tym, jak to jest, że akurat nafta, tak? No, tak jak Państwo wiecie, mówię o tym, że jeżeli chodzi o rośliny, to mamy tam substancje w odpowiednich proporcjach, w odpowiednich ilościach, w odpowiednim towarzystwie i w odpowiedniej postaci. Jeżeli chodzi o naftę, naturalną naftę, nie taką już przetwarzaną na te składniki, tam, że tak powiem, przerobione, bo tak naprawdę ta nafta naturalna, ona powstała w naturalny sposób, gdzieś tam w warunkach, powiedzmy sobie, naszej ziemi. I teraz przyjmowanie takiej nafty w niewielkich ilościach, to tak jak stosowanie chociażby takiego środka, który nazywają mumio. To jest taki minerał z gór, tak? I tak samo tutaj. Tu są wszystkie minerały, wszystkie pierwiastki w tej nafcie. I teraz organizm, który dostaje taki środek, no to jest taka moja. Drodzy Państwo, mówię swoje własne przemyślenia, swoje wnioski, bo ja się dosyć długo zastanawiałem nad tą naftą. Jak to jest, że to. Bo tutaj są podane konkretne fakty, gdzie i z jakich przypadków stosując tą naftę wyciągnięto te osoby, wyszły z tych swoich dolegliwości. Myślę, że to tu trzeba by było szukać, że tak powiem, recepty i dlaczego akurat ta nafta tak działa. Zresztą sam wychodzę z tego założenia, że z punktu widzenia pacjenta nie ma znaczenia, co mu pomogło, ważne, że mu pomogło, tak? Oto wybrane fragmenty opisów przytoczonych w niemieckim ilustrowanym tygodniku między wrześniem 69 a lutym 70 roku. Pies na szyi miał narośle wielkości pięści dziecka. Podawano mu naftę w kostkach cukru. Po 2 tygodniach narośle zniknęło. Przykłady na zwierzętach są o tyle miarodajne, że zwierzęciu nie można wmówić pewnych rzeczy, tak? Czyli nie można mówić o efekcie placebo, ani nie można mówić o efekcie wiary w wyzdrowienie, tak? O którym możemy mówić, jeżeli mówimy o człowieku. Tutaj ma to ogromne znaczenie. U 48-letniej kobiety po operacji raka piersi pojawiły się guzy macicy. Po codziennym wypijaniu łyżeczki nafty mogła przestać przyjmować morfinę i po 6 tygodniach wydaliła 3 guzy. Inna kobieta przyjmowała łyżeczkę nafty 3 razy dziennie przez 2 tygodnie, powtórzyła tę kurację po 2-tygodniowej przerwie. W ten sposób wyleczyła się z wrzodu żołądka oraz pozbyła się ku swojemu zdziwieniu cukrzycy. To jest też taki właśnie, jakby powiedziałbym sobie, dowód na to, że tam jest no cała tablica Mendelejewa w tej nafcie, tak? A organizm, oczywiście jak go zarzucimy tym, no to możemy go mu tylko zaszkodzić, ale w odpowiednich dawkach, ilościach, no tutaj już kwestie dopracowania tej metody, no jak Państwo widzicie, są doświadczenia. Jakby był ktoś tutaj na naszym terenie, mający takie doświadczenia, no to bardzo bym prosił, żebyś też na mojego maila odezwał.
Kolejny tutaj przykład, akurat w ramce podany, w wieku 3 lat chłopiec zachorował na polio, które matka wyleczyła przy pomocy jednej łyżeczki nafty podawanej codziennie przez 8 dni. Ta matka, z tego co pamiętam z treści artykułu, ona wcześniej też chorowała na jakieś choroby, które też wyleczyła właśnie naftą. Terpentyna. Może już będę, dalej się nie będę rozwijał, bo czas nam powolutku, że tak powiem, się kurczy. Terapia terpentyną jest skuteczna w szerokim zakresie schorzeń, w tym leczeniu rzeżączki, zapalenia opon mózgowych, zapalenia stawów, kłopotów z brzuchem i choroby płuc. O dziwo, nawet chorób z brzuchem związanych. Szkodliwe metabolity grzybów. No to o tym już wiemy wszyscy. Może właśnie akurat w tej nafcie są te składniki, dzięki którym organizm dostaje na tyle siły, żeby po prostu zacząć sobie radzić z tymi grzybami. Dobra nafta powinna charakteryzować się zarówno odpowiednim zakresem temperatur wrzenia, jak i zawierać niewiele związków aromatycznych. Tutaj nawet było użyte pewne porównanie, że taka właśnie nafta, cukier nasączony tą naftą, wręcz nawet smakował. Także każdemu z nas nafta kojarzy się z czymś takim niezbyt ładnie pachnącym, ale tutaj przy spełnieniu tych warunków, o których pisze autor, myślę, że jest to tak, jak tutaj piszą. W każdym bądź razie problemy z toksycznością, tak? Czyli kolejna rzecz, o której mówiliśmy przy jodynie, gdzie lekarze krzyczą, że to jest toksyczne. No rzeczywiście były badania, tutaj są podane przykłady, jaka ilość danej nafty na kilogram masy ciała powoduje, że tak powiem, toksyczność, czyli ilość, z którą organizm sobie już nie radzi. Spożycie większej ilości może powodować nudności, wymioty, podrażnienia pęcherza, wchłonięcie do płuc przy połykaniu lub wymiotach może spowodować chemiczne zapalenie płuc, które może być śmiertelne. I tak naprawdę to jest najgorsze, największe zagrożenie, tak? Czyli te chemiczne zapalenie płuc wynikające z wchłonięcia nafty do płuc. Tutaj ciekawostka taka, no ja jak to czytałem, no trochę się zdziwiłem, tak? Jednak spożywanie tego bardziej problematycznego produktu niekoniecznie musi być złe. Pewien człowiek w Chinach pił i nadal pije codziennie szklankę benzyny, czyli około 4 litrów miesięcznie. Robi to od 42 lat i w wieku ponad 70 lat wygląda młodziej niż większość niepijących benzyny 50-latków i 60-latków. Zaczął od picia nafty w celu uwolnienia się od bólu, a potem przerzucił się na benzynę. Szacuje, że wypił już jej łącznie około 1,5 tony. Powiem tak, do tego to bym podszedł takim dużym dystansem. Być może jest taki człowiek, ale no pytanie po co, tak? Chińczycy mówią, wyglądasz tak jak to co jesz. Skoro to mu nie szkodzi, skądinąd na pewno szkodzą opary. Opary benzyny, opary nafty wchłaniane, bo one uszkadzają centralny układ nerwowy. Widocznie poprzez układ trawienia zupełnie inaczej działa, ale odradzam Państwu wypijanie takich ilości jak ten Chińczyk. Myślę, że ta definicja, no, o której dzisiaj już mówiliśmy, tak, znajduje potwierdzenie, że trucizna w małych ilościach może być lekarstwem. Tylko no właśnie trzeba znaleźć tą optymalną wielkość dla danej osoby. Oczywiście to też musi odpowiadać każdemu z osobna. Tylko krótkie wzmianki, bo chciałbym jeszcze o Nieznanym Świecie. Tragedia z 11 września i jej tajemnice. Okazuje się, że wychodzą na światło dzienne kolejne dowody na to, że to było zdarzenie wyreżyserowane po to, by zaskarbić sobie opinię publiczną i pod przykrywką wojny z tak zwanym terroryzmem, który został sztucznie stworzony, sztucznie rozdmuchany, no, ubezwłasnowolnić społeczeństwo. Wyznania wolnomularza wysokiego stopnia. Tu bardzo mocno odsyłam Państwa, dlatego ja myślę, że ja tą książkę sobie na pewno kupię i ją przeczytam. To jest coś nowego na rynku. No tu znowu nieostro mi wyszło. Mamy dziś środki masowego przekazu. Ach, ach, ach. Mamy dziś środki masowego uciszania ludności poprzez fluor, narkotyki, alkohol, telewizję czy internet. No myślę, że dodalibyśmy do tego jeszcze parę innych rzeczy, ale dlaczego tutaj akurat zatrzymałem się na tym? No bo chcę Państwu przeczytać jedną ciekawostkę, do której zaraz dojdę.
Powiedział pan, materia włada nad duchem. Twórcza energia naszych myśli istnieje i to nie za jej pomocą komórki ciała są w stanie kreować na nowo zdrowie. I to za jej pomocą, przepraszam, i to za jej pomocą, czyli energia naszych myśli, za jej pomocą, za pomocą energii naszych myśli komórki ciała są w stanie kreować na nowo zdrowie. Znowu wracamy do pojęcia medycyny informacyjnej, o której będę jeszcze chciał dzisiaj rozwinąć, najwyżej trochę przedłużę. To znaczy, samym tylko rozumem nie da się tego rozwiązać, a więc rozwiązuje się to przy pomocy wiedzy, którą obecnie posiadam. Życzę sobie tego i problem ma się rozwiązać. Tutaj jest jeszcze ważna wiara, o tym mówiliśmy przy okazji omawiania poprzedniego nieznanego świata. Przypobiega to dokładnie tak samo jak w sentencji z Talmudu. I tutaj Państwu zacytuję, skupcie się na tym, bo rzeczywiście jest to to, o czym już dzisiaj troszeczkę wspominałem. Zważaj na swoje myśli, gdyż stają się słowami. Zważaj na swoje słowa, gdyż stają się czynami. Zważaj na swoje czyny, gdyż stają się przyzwyczajeniami. Zważaj na swoje przyzwyczajenia, gdyż stają się twoim charakterem. Zważaj na swój charakter, gdyż staje się twoim przeznaczeniem. Zobaczcie Państwo, tak naprawdę nasze przeznaczenie zaczyna się na poziomie naszych myśli. Czy można zmienić przeznaczenie? Tak, pod warunkiem, że weźmie się swój los w swoje ręce. Bo nie ma rzeczy niemożliwych. Zresztą wszelkie religie, był taki etap w moim życiu, kiedy szukałem odpowiedzi na problemy, które powiedzmy się pojawiły w różnych nurtach religijnych. I tak naprawdę w każdej religii mówi się o tak zwanej czystości myśli. Ale nie czystości myśli tej powszechnie rozumianej, że tam ktoś komuś się na myśli głupiego pojawi, ale tej czystości myśli, czyli umiejętności skupiania myśli na jednej rzeczy, na istocie tej, na której nam zależy, żeby się urealniła. I tak naprawdę stajemy się tym, co codziennie powtarzamy, tym, kim myślimy, że jesteśmy, według dokładnie tego scenariusza, który został tutaj opisany. Odsyłam Państwa do książki, lecimy dalej. Miałem mówić też troszeczkę o naukowych dowodach na istnienie życia po śmierci. No mamy już tego tak dużo, różnej literatury, są osoby, które no działają, że tak powiem, w tej materii. Są dowody na to, że no możemy opuszczać swoje ciało fizyczne, że po śmierci ciała fizycznego coś po nas zostaje. Jedni szukają tych namacalnych, materialnych dowodów, próbują ważyć, ile to ciało straciło na wadze. Inni znowuż próbują to złapać, budują różne urządzenia i tak dalej, i tak dalej. Coraz częściej mówi się o mediumizmie, tak? Spirytycyzm, który jest tak naprawdę pewną formą nauki, nauką, tak? I który udowadnia pewne procesy zachodzące. Tak? Ksiądz Giordano Bruno, który za przyzwoleniem Watykanu bada tą materię. Mamy tutaj w tym momencie coraz więcej na to dowodów, informacji, tak? Czyli że żyjemy, że zmieniamy tylko formę, że zmieniamy tylko płaszczyznę. No, jak zwał, tak zwał. No, każdy z Państwa musi sobie zbudować, znaczy może nie tyle nie musi, ale no, może, tak? No, podobało mi się, bo akurat dzisiaj mam program, jak nasi siatkarze grają. Ja nie wiem, czy Państwu mówiłem, ja jestem, no, mam bzika na punkcie siatkówki. I tak się nawet zastanawiałem, czy jak będzie olimpiada i się zgram i znowu program razem z tym, jak oni grają, czy go nie będziemy przenosili trochę wcześniej albo trochę później, ale zobaczymy. No. W każdym bądź razie wymyśliłem sobie, że oni tam grają, a ja gram tutaj, tak? Ale w tej samej drużynie. W każdym bądź razie o co też mi chodzi, tak? Żeby każdy z Państwa znalazł swoją drogę. Dlaczego o tym mówię? Zaraz będę mówił o tym przy okazji pierwszego artykułu z Nieznanego Świata, który dotyczy sensu stricto, oj, przepraszam, medycyny informacyjnej, a dam przykład mojego ojca.
człowieka, który naprawdę nie skończył zbyt wiele szkół, bo zawodówkę, kiedyś był nawet na szkole oficerskiej, ale z niej zrezygnował, nie wiem czy nie uciekł, w każdym bądź razie, ale on wypracował sobie własną taką metodę, która jest, no, jak czytałem ten artykuł, bardzo, bardzo zbliżona do tego, o czym za chwilę będę mówił a propos nieznanego świata. Tu tylko chciałem Państwu zacytować jedną rzecz, a propos właśnie w ogóle tego, czym jest informacja. No dzisiaj mówi się o tym, że informacja jest największym bogactwem, tak? Że informacje kosztują. Program badawczy mediumizmu obejmuje największą ilość rzetelnych danych. Nasze unikalne, pięciokrotnie ślepe odczyty prowadzone przez certyfikowane przez media badawcze pozwalają nam przedstawić pełny obraz zjawiska zwanego anomalnym odbiciem informacji. W skrócie AIR, które dotyczy raportowania przez media poszczególnych informacji o zmarłych, zwanych odcieleśnionymi, będących bliskimi wciąż żyjących ludzi, zwanych opiekunami, bez jakiejkolwiek wcześniejszej wiedzy na temat odcieleśnionych lub opiekunów oraz z wykluczeniem jakichkolwiek oszukańczych środków. Drodzy Państwo, jest tych informacji coraz więcej, ponieważ no, mój program wiąże się z długowiecznością, a ja rozumuję długowieczność również w tym aspekcie. Uważam również, że od jakości i od poziomu świadomości w momencie opuszczania naszego ciała fizycznego, nazywając to już tak dosadnie śmierci ciała fizycznego, zależy to, w jakie miejsce trafiamy po opuszczeniu tego ciała fizycznego. Dlatego tak ogromne znaczenie ma również jakość życia, jakie prowadzimy, jakość tego, co spożywamy, jakość tego, kim jesteśmy. To są wszystko informacje, to są wszystko pola, które wzajemnie się, że tak powiem, nakładają i dają no, taki, a nie inny indywidualny wynik. Tutaj mówi się też o szyszynce. Ja odsyłam Państwa do pierwszego artykułu, jaki popełniłem na początek. Myślę, że będę rozwijał ten wątek, bo to jest taka kopalnia wiedzy, która no, będzie na pewno jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat rozwijana. Właśnie na temat no, energetyki człowieka. Tak? Tam w pierwszym artykule za dużo nie napisałem, ale takie uważam podstawy, które pozwolą wybudować sobie własny ogląd, tak? Własne spojrzenie, bo jak kto będzie to nazywał, dla mnie nie ma znaczenia. Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy no, różnili, jeżeli już, to różnili się pięknie, ale szukali tego, co nas łączy ponad podziałami. Ponad, dlaczego? Nie bez barier. Bo jeżeli zlikwidujemy bariery, to wyobraźcie sobie, że w jednym rogu za barierą były wilki, a w drugim rogu za barierą były owce. Jak te bariery zniesiemy, no to wiadomo, jaki tego wynik będzie. Ale jeżeli wzniesiemy się ponad bariery, no to owce zostaną tam, gdzie powinny być, wilki tam, gdzie powinny być, a zaczniemy tworzyć nową jakość. To taka mała dygresja przy okazji tego... Tego, że tak powiem, artykułu. No i jest nieznany świat. Ostatni. Tutaj mamy pierwszy artykuł, uzdrawiające kody, ale pozwolę sobie, chociaż nie, może zróbmy tak, że to będzie motto na sam koniec, dobrze? Uzdrawiające kody, medycyna przyszłości. No odsyłam Państwa naprawdę bardzo, bardzo mocno. Mówimy dzisiaj, tak wspominam cały czas o tej medycynie. Medycynie to jest autor akurat tego, co nazywamy kodami zdrowia. Do tego artykułu uzdrawiające kody, no nie kody zdrowia, uzdrawiające kody. Czasami to ma duże znaczenie. Miał bardzo chorą żonę, która mu chorowała przez lata, depresja, problemy układu nerwowego, na różne sposoby przez wiele lat, różnej maści, tak zwani lekarze wielkiej farmy pomagali bez efektu i człowiek ten sam poszedł w tym kierunku, kształcił się na psychiatrę, kształcił się również w kierunku, już teraz mi uciekło, tak? W każdym bądź razie, któregoś momentu doszedł do wniosku, wypracował metodę,
tutaj jest opisane tego poszukiwania, tak, jak szukał metody pomocy żonie, doszedł do wniosku, że można zastosować pewne. Prowadził w ogóle praktykę, pomagał pacjentom, leczył tych pacjentów. Może tutaj zacytuję jedną rzecz. No tak to jest, jak się nie zaznaczy wcześniej pewnych rzeczy. O, ten przypadek, tak? Ale to już są konkretne, że tak powiem, przypadki osób, które się zgłosiły do autora, czyli do doktora Aleksandra Lloyda. Mały Christopher zachorował mając 7 miesięcy. Rodzice usłyszeli straszną diagnozę, białaczka. A propos rodziców i dzieci, wychowania, to na koniec będzie też fajna wzmianka. Zrobili wszystko, aby zapewnić chłopcu dostęp do najlepszych lekarzy i najnowszych terapii. Dziecko przez 9 miesięcy poddawane było chemioterapii naświetlaniom. Celowo to czytam, bo to jest taka metoda właściwa dla bardzo wielu osób w dzisiejszych czasach. I żebyście Państwo no, zobaczyli też tak naprawdę, no, bezsens takiego działania. Ludzie no, chcą pomóc, tak, ale i mają się tych no, już powiedziałbym, powiedzmy sobie na dzień dzisiejszy metod, które nie są już sprawdzone, nie są miarodajne, nie dają efektu, no bo no jeżeli wszyscy skaczą z czwartego piętra, to ja też, no wtedy, kiedy nie wiem, że można inaczej, no. W tym czasie wiele razy znajdowało się na granicy życia i śmierci. Mówimy cały czas o tym dziecku. Wreszcie wydobrzało na tyle, że przeprowadzono operację transplantacji szpiku. Lekarze dawali malcowi mniej niż 10% szans. Mimo to przeżył, a rodzice sądzili, że najgorsze mają już za sobą. Jednak niewiele się zmieniło. Christopher był ciągle bardzo słaby, musiał przebywać w sterylnym otoczeniu. Jego matka, spędzając długie godziny w szpitalu, ciągle modliła się i powtarzała sobie, że syn będzie żył. W końcu pozwolono zabrać dziecko do domu, jednak cały czas coś się działo. Zarządzono kurację na wirus Epstein-Barra. Uczyniono tak, wychodząc z założenia, że mógł on zaatakować dziecko po transplantacji szpiku. W efekcie zaczęły się problemy z tarczycą, dołączyły inne powikłania i konieczna okazała się operacja. Potem następna i kolejna. Minęło parę lat. Jedna choroba goniła drugą, a chłopiec w wyniku przyjmowania chemioterapii w tak młodym wieku przestał rosnąć. Cierpieniom nie było końca. Chris nie przyjmował pokarmu, wszystko zwracał. Lekarze zarządzili kolejną operację, wyniki badań okazały się bardzo złe. W tej sytuacji zdesperowana matka postanowiła szukać ratunku dla swojego dziecka gdzie indziej. Dowiedziała się o uzdrawiających kodach i natychmiast umówiła się z doktorem Lloydem. Całą noc czytała jego podręcznik, a następnego dnia zaczęła stosować kody. Rezultaty pojawiły się natychmiast. Dziecko po raz pierwszy od długiego czasu poczuło się szczęśliwe, zaczęło się bawić i śmiać. Cała procedura trwała 12 dni, a po tym czasie rodzice pojechali z synem na badania. Wykonano ich mnóstwo i okazało się, że wszystkie wyniki są dobre. Co więcej, Christopher zaczął rosnąć. Wcześniej, od 6 roku życia, dostawał hormony wzrostu, ale nie odnotowano żadnego efektu. Matka kontynuowała uzdrawiające kody i stwierdziła, że urosły także stopy syna. Chłopiec stał się radosnym, normalnym dzieckiem. Stało się to w czasie, gdy dotychczasowe rachunki za leczenie sięgały ponad miliona dolarów. Wszystkie te pieniądze pożarł system medyczny, który niczego nie zdziałał, generując następne choroby i cierpienia. I to nie jest odosobniony przypadek. Dlaczego o tym mówię? On zastosował pewnego rodzaju kody, no to są właśnie takie, no, dla przybliżenia rysunki pokazujące ustawienie rąk i wysyłanie energii na poszczególnych etapach. Ustalił cztery punkty na wysokości głowy, które w tym momencie i oddziaływanie poprzez te punkty. I teraz odniosę się do mojego taty. Mój ojciec, no, zwykły operator maszyn ciężkich, pracujący w zakładach melioracyjnych, jeżdżący gdzieś tam po Polsce, odwadniający tereny i tak dalej, i nawadniający, bo melioracja to nie tylko odwadnianie. I ten człowiek, kiedyś jak mu mówiłem o pewnych energetycznych rzeczach, no to się, powiem szczerze, śmiał ze mnie prosto w oczy, mówił: zajmij się normalną robotą, jesteś poważny człowiek, zejdź na ziemię i tak dalej, i tak dalej.
Ale ta cała historia u niego z chorobą, z rakiem spowodowała to, że no, zaczął się otwierać. Ja mu tam, jak już po operacji był pierwszej, podnosiłem, podrzucałem mu książki, on to czytał, tak? Niektórzy lekarze pytali się, co to jest, ale co było najważniejsze? Ważna była ta przemiana, która zaczęła się u mojego ojca. On dzisiaj nie mówi o tym, chociaż no, staram się go trochę namówić, żeby kiedyś no, podzielił się z Państwem swoimi wnioskami, spostrzeżeniami. Myślę, że to będzie bardzo takie fajne dla wielu, bo ja zawsze twierdzę, że każdy z nas trafia do takich ludzi, na jakiej wibracji sam nadaje. I on nie mówi, bo ja tak czuję, że gdzieś tam podświadomie boi się takiego ośmieszenia i takiego ataku, z jakim on, że tak powiem, wychodził na przykład w stosunku do mnie albo do ludzi, którzy mówili o takich rzeczach, które dla niego dzisiaj są czymś normalnym. On to nazywa, że łączy się z kosmosem. I przykłada właśnie sobie ręce. Jak ma na przykład katar, przykłada sobie w odpowiedni sposób palce, dłonie do na przykład nosa, w ciągu 15 minut tego kataru nie ma. Ja czasami stosuję tego metody, ale no, drodzy Państwo, no, tańszych metod nie ma, tak? Poznanie tego zauważył, że to działa na jego organizm. Skupienie, zresztą jak porozmawiacie z bioenergoterapeutami, odpowiednie ułożenie dłoni powoduje skupienie wiązki energii naszego ciała i oddziaływanie tak zwanym promieniem skupionym w dane miejsce. Jeżeli jeszcze włączymy w to świadomość, tak? Czyli w tym momencie wysyłamy ten kod zdrowia w odpowiednie miejsce. No nie ma siły, żeby w tym momencie nie wracały, propole nie wracały, nie porządkowało się, żeby energia nie zaczynała krążyć tam, gdzie nawet były blokady. Tą samą można powiedzieć niejako metodą, ale w inny sposób oddziaływania jest na przykład homeopatia, tak? Pamięć wody. Za chwilę też będziemy mówili o wodzie, bo jest też piękny artykuł na przykład o wodzie i o źródłach mocy, które są na terenie Podlasia w Polsce. W każdym bądź razie zwracam Państwu uwagę, myślę, że to jest godne polecenia, metoda dla każdego. Zresztą pierwsze działania w tym kierunku, metoda BSM, czyli przykładania rąk, też jest powiązana z tym tematem, o którym mówimy. Ja może już nie będę bardziej wnikał, bo już dzisiaj i tak sporo mówię, ale odeślę Państwa do tego i to, o czym też mówię w artykule, tak? Czyli na tym, to jest akurat już zdjęcie z gazety, mój rysunek był nieudolny, ale o to mi chodziło, gdy go pokazywałem, tak? Węzły energetyczne, punkty, przez które krąży energia, w które niejako jesteśmy zatopieni. I czy chcemy, czy nie chcemy, ona krąży. Od nas tylko zależy, czy będzie krążyła w sposób prawidłowy, tak? Z góry na dół, z dołu do góry, czyli na górze plus, na dole minus. I teraz taka mała dygresja. Identycznie jest z rośliną. Zobaczcie Państwo, jeżeli roślina, która korzenie ma zatopione w glebie, liście i kwiaty wystawione na słońce, czyli od słońca ma energię dodatnią, od ziemi ma energię ujemną. W sposób naturalny w strukturze tej rośliny te energie się równoważą. Przyjmowanie takich pokarmów powoduje w sposób taki normalny, niezachwiany rozwój naszej własnej energii. I właśnie dr Lloyd doszedł do wniosku, że u podłoża wszystkich chorób leżą negatywne myśli, obrazy, przekonania zakodowane w pamięci komórkowej. No, czyli popatrzcie Państwo, przed chwileczką czytaliśmy o tym, co mówił wtajemniczony wolnomularz, który mówił, że wszystko zaczyna się od myśli. Tutaj mówimy o zdrowiu, czyli mówimy, znowuż wracamy do myśli. Czyli mamy znowuż pojęcia mieszczące się cały czas w tym, o czym mówimy, czyli w medycynie informacyjnej, jak ogólnie rzecz ją tak ujmując. Lecimy dalej. Tutaj
warto sobie zwrócić uwagę, stary niedźwiedź mocno śpi. Ja tylko wspomnę o tym, że kiedyś bardzo długo, mocno się zastanawiałem nad tym, jak to tam Anastazja w tej tajdze syberyjskiej przeżywa zimę, skoro nie ma żadnego domu. No, znalazłem odpowiedź w ostatnim tomie. Ona przesypia zimę. Tak, okazuje się, że my ludzie również mamy taki gen, który pozwala nam przesypiać zimę. Myślę, że wielu z Państwa znalazłoby w tym dla siebie metodę. Ja sam się do tej grupy zaliczam. Czasami się śmiałem, jeszcze nie czytając Anastazji, że byłem chyba w poprzednim wcieleniu niedźwiedziem, bo jak przychodzi zima, to normalnie mógłbym ją przespać. Kolejna wzmianka, naukowcy o postrzeganiu aury. Odnosi się to również do medycyny informacyjnej, tak? Bo te węzły energetyczne, czakry, o których mówimy, tak? One są jakby takimi węzłami, przez które to pole się krzyżuje, ale wytwarzamy pole. I tutaj mamy na następnej stronie pokazaną aurę, tak? Postrzeganie aury. Tu mamy dowody na to. Są naukowcy, którzy już udowadniają w sposób namacalny, że aura jest to pole, które wytwarzamy wokół naszego ciała. Oczywiście nie zawsze musi tak wyglądać jak tutaj, tak pięknie, proporcjonalnie do każdej czakry, którą mamy. U różnych ludzi bardzo różnie to wygląda, nawet w zależności od samopoczucia, od myśli, jakie nam towarzyszą, a nawet od zamiarów, jakie mamy, że tak powiem, powziąć. I są osoby, które to widzą. Serce z widokiem, ostatnio dużo mówimy też w Wolnej Ludzkości o sercu, tak? Ale jak długo można czekać, nie robiąc niczego dobrego? Piszę ogłoszenie, pilnie potrzebuję nieustającej mądrości, wyślę ją do nieba. Tu jest bardzo fajny artykuł, ja myślę, że warto zwracać się do tego, co osiągnięto na Dalekim Wschodzie, Tenzin Rinpoche. Wybieram się na jego warsztaty, ale to, co tutaj jest powiedziane, bardzo mocno bym chciał zaakcentować, zresztą o tym też mówię. Wy sami jesteście źródłem. Każdy z was z osobna. Źródło jest w was i źródło jest wami. Mając tak potężne narzędzie mocy, dlaczego wyglądacie go na zewnątrz? Wrodzona świadomość jest najlepszym guru. A my tak często szukamy jakichś tam odpowiedzi, recept gdzieś na zewnątrz, że ktoś ma za nas coś nam odpowiedzieć i ponieść odpowiedzialność, tak? To tak nie jest. To my sami, nawet jak się godzimy na to, by ktoś za nas decydował, to i tak my ponosimy odpowiedzialność. Inaczej, konsekwencje tego i tak ponosimy sami. I trochę się spieszę. Ale woda, tak? Mówiliśmy już trochę o wodzie. Tutaj mówimy o mocy świętych miejsc i tych źródelek, które wypływają z tych świętych miejsc. Myślę, że też warto zacytować, mimo tego, że czas się kurczy. Woda dysponuje swoistą pamięcią energetyczną, a ta, która pochodzi z miejsc mocy, posiada niezwykłe walory. Potwierdzają to doświadczenia wykonane przez laureata Honorowej Nagrody Nieznanego Świata, Masaru Emoto, który badał próbki pobrane m.in. z Lourdes. Okazało się, że oglądane pod mikroskopem po ich zamrożeniu kryształki posiadają piękną, harmonijną strukturę. Zdrowa woda to nie tylko odpowiedni skład mineralny, brak zanieczyszczeń chemicznych oraz biologicznych, lecz również dobre właściwości bioenergetyczne i podwyższona biowitalność. W radiestezji do pomiaru ostatniego z wymienionych parametrów służy skala Bovisa. Zakłada ona, że poziom energetyczny organizmu zdrowego człowieka wynosi przeciętnie 6,5 tysiąca jednostek. Tak więc za korzystne uznawane są wszelkie środki spożywcze i napoje osiągające wspomniany lub większy pułap biowitalności. Niestety kranówka, którą dostarczają wodociągi do naszych domów, posiada zazwyczaj dużo niższe wartości. Mimo procesów uzdatniania może ona nawet być szkodliwa, jeżeli zawiera wibracje usuniętych trucizn. Czyli wracamy do pamięci wody. Mimo tego, że trucizn w niej nie ma, to ona jednak pamięta to, że one w niej były, jaką wibrację przekazuje naszemu organizmowi. Fizycznie ją oczyszczono, ale ich ślad energetyczny często pozostaje. Nic dziwnego, że tak wiele osób chętnie sięga po butelkowane wody mineralne i stołowe albo jeździ z pojemnikami do naturalnych źródełek i ujęć. I to też, drodzy Państwo, dotyczy medycyny informacyjnej.
I tego nie unikniemy tak naprawdę, czyli stajesz się tym, co jesz, jaką wodę pijesz. Tutaj pokazane są źródełka, w których no, skala Bovisa zaczyna się od 7 tysięcy, a w niektórych przypadkach powyżej 8,5 tysiąca. Są podane też przykłady, już nie mamy na to czasu, żeby je tam pokazywać i cytować, bo sama woda też może wyleczyć. Bardzo tani środek tak naprawdę. No, jak już ktoś mieszka blisko takiego źródełka, no to no grzechem byłoby nie korzystać. Czasami tak mi się teraz nasuwa, ktoś mi ostatnio powiedział, no dobrze, ale gdzie tego szukać, bo tej zdrowej żywności, tego wszystkiego, no na początku to trochę kosztuje, tak? Ruszyć tyłek sprzed telewizora, znaleźć w okolicy, a później to już, że tak powiem, już jest ścieżka wydeptana i jest łatwiej. Nie czytam więcej z artykułu. No, chciałem się jeszcze tylko odnieść do tego, o czym tutaj mówiliśmy, w kontakcie nietelepatycznym, który często zawsze czytam od deski do deski, jest podany przykład, tutaj nieostro trochę wyszło. Nie za długo dzisiaj. Akurat nie mam czasu sprawdzić czatu, bo szkoda też czasu. Ale dlaczego chcę zacytować ten urywek? Mówi się tutaj o genetycznie modyfikowanej żywności. Tutaj są artykuł podpisany przez panią profesor Katarzynę Lisowską z Centrum Badań Translatacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów w Gliwicach. Ja się cieszę, że tacy ludzie piszą o takich rzeczach, tak? Pokazuje o tym, że są dowody na to, że GMO po prostu szkodzi. Tutaj jest pokazany jeden z profesor Saralini, który miał wytoczone nawet procesy przez firmy chemiczne. On te procesy powygrywał. Sam założył kilka spraw, na przykład Monsanto. Sąd wykazał, że Felu w swojej bezpardonowej krytyce badań profesora Saliniego, przedstawiający się jako osoba neutralna, nie mająca w tym żadnego osobistego interesu, w rzeczywistości jest właścicielem licznych zyskownych patentów opartych na GMO. Poprzez firmę z Izraela patenty te były korzystnie odsprzedawane wielkim korporacjom takim jak Aventis. Sądy wykazał ponad wszelką wątpliwość, że także inni członkowie AFWF, to jest taka organizacja niby zdrowotna, którzy zarzucali profesorowi Saraliniemu brak naukowego obiektywizmu i uwikłanie w walkę ideologiczną, w rzeczywistości sami są dalecy od bezstronności, bowiem mają liczne powiązania i interesy z tak zwanym agrobiznesem. Także wracam do tego, o czym mówiłem przy wodzie. Drodzy Państwo, naprawdę warto ruszyć tyłek, poszukać w okolicy tych no, biednych rolników, których nie stać na nawozy, ale to oni właśnie mają ekologiczną żywność i parę złotych umówić się, od nich brać tak, czy jakąś tam, czy płody rolne. No już nie wiem, kto co woli. Nawet jak ktoś już lubi to mięso, no to lepiej zjeść tego sportowego kurczaka, jak tego z fermy. Nawet jak będzie to Was kosztowało trochę czasu, raz na jakiś czas pojechać i nawet zapłacić więcej, bo to wtedy dzięki temu ci ludzie będą mieli większą ochotę na to i motywację do tego, by dla Was te kurczaki hodować. Przypadek Henryty Lux. Ja tylko wspomnę, tak? Kobieta, której pobrano kiedyś komórki nowotworowe, ona sama już dawno zmarła w wyniku raka macicy. Pobrano od niej próbki i zdrowych komórek. I co ciekawe, zdrowe komórki obumarły, a komórki rakowe do dnia dzisiejszego żyją. Jak to się dzieje? Myślę, że porozmawiamy sobie kiedyś o tym jeszcze. Komórki, wibracje, czysta fala. Akurat tu jest dzisiaj w poczecie Hellerów kobieta, która leczy poprzez rezonans, czyli poprzez muzykę. Czyli znowuż wracamy do medycyny informacyjnej. Wibracja też jest informacją. Ona tutaj mówi tak zwanej czystej fali. Nie będę się rozwlekał. Kolejny bardzo ciekawa rzecz, tak? Toksyczna troska. Ja tylko zacytuję na górze to, co napisano i Państwo będziecie wiedzieli, o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że leżymy pod ciepłą kołdrą, odziani w kalesony, spodnie pod koszulkę oraz sweter, a jest lato i na zewnątrz prawie 40 stopni Celsjusza. Sami nigdy byśmy się tak nie ubrali. Czemu więc robimy to naszym dzieciom i wnukom?
No, odsyłam do tego, nie będę tutaj już cytował tego listu tej pani, ale mnie to poraża, jeżeli dziadkowie decydują o tym, jak mają być wnuki ubrane, a matka nie ma nic do powiedzenia. No, ja swojej rodzinie nie pozwoliłem na to. No, to jest tak, że często dziadkowie sami nie mieli czasu na wychowywanie, popełnili mnóstwo błędów wychowawczych, próbują je naprawiać, ale idąc w drugą stronę, robiąc jeszcze gorsze błędy wykonawcze, doświadczając tego na wnukach. I to też również pod kątem zdrowotnym, bo to się później odbija na dzieciach. Gorzej jest wtedy, kiedy się przegrzeje dziecko, aniżeli je się wyziębi. Mamy więcej, że tak powiem, zdolności adaptacyjnych że tak powiem, adaptacyjnych do zimna, aniżeli do ciepła. W każdym bądź razie, na sam koniec chciałem Państwu zarekomendować, no, coś, czego myślałem, że nie ma. Tak? Myślałem, że sam będę coś takiego, tak myślałem sobie, żeby coś takiego tworzyć, ale no, tu jest nieostro, ale może bardziej przybliżę, żeby chociaż okładkę było widać. Też nie widać. Aj tam. Nie wyszło mi zdjęcie. To po prostu Państwu przeczytam. Zarekomendować książka. To jest pierwszy tom, ale myślę, że na pewno będą kolejne. Przyrodolecznictwo i życie w zgodzie z naturą. Niektóre choroby układu krążenia i ich leczenie. Drodzy Państwo, książkę napisał Peter Dimkow. Co ciekawe, były wojskowy. No, ja nawet się nie spodziewałem, że w takie fajne grono jest ludzi z wojska, którzy pokazują pewne rzeczy. Człowiek, który żył w Bułgarii w czasach, kiedy to, co robił, było dyskryminowane, było piętnowane. Człowiek, no, dla mnie zasługuje na miano rycerza. Może tak się odniosę do tego, bo jestem pod wrażeniem filmu Obłędny Rycerz, ale no, brakuje nam takich ludzi, ale okazuje się, że jednak tacy są. Do nich zaliczyłbym właśnie Petara Dimkowa, człowieka, który no, opisał te stare metody w trzech tomach, stare metody stosowane przez, ja bym nazwał to medycynę naturalną, medycynę ludową, tak? I mały cytat. Nasi praprzodkowie pozostawili nam wiele pomników dla leczenia niedomagań i chorób. Z tego powodu współczesne pokolenie ma święty obowiązek przechowywać stare receptury, które w odległych dla nas czasach ratowały życie ludziom. Jeżeli nie zrobimy tego teraz, możemy wszystko stracić na zawsze. I na sam koniec, tak jak mówiłem, podsumowując ten mój dzisiejszy, to moją dzisiejszą audycję, chociaż nie, ja nie pokazałem jeszcze jednej rzeczy. Dobra, wrócimy. Jeszcze jedna rzecz to jest to. Na końcu w nieznanym świecie jest kwantek, karetka pogotowia, która zjawia się najszybciej. Jest to urządzenie wysyłające też wibracje o pewnym poziomie, tak? Tutaj są opisane pewne rzeczy. Zobaczcie Państwo, co mnie urzekło akurat w tym artykule. Pokazane jest tutaj to zdjęcie. To są ziemniaki. Człowiek, który myślał, że pewien farmer w RPA, którego płody rolne zaatakował niespodziewany mróz, no, był załamany, chwycił się ostatniej szansy, jaką widział w kwanteku, zastosował pełne miłości naświetlanie tym urządzeniem. Zbiory obrodziły, a co najciekawsze, większość kartofli przybrała kształt serc. To jest kolejny dowód na to, są urządzenia, które wysyłają w tym momencie energię, powiedziałbym wibrację, bo myśl jest pewną energią, pewną wibracją, spotęgowana poprzez urządzenie, no, daje, zobaczcie Państwo, jakie wyniki. Czyli znowuż mamy to dowód na to, jak działa medycyna informacyjna, tak? Czyli to, co człowiek sobie tak naprawdę zakoduje gdzieś tam w głowie. I na sam koniec, już tak podsumowując, no dzisiaj przeciągnąłem trochę, myślałem, że będzie krótko. Za tydzień zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mieli wywiad z jednym z ludzi, od których ja się tego wszystkiego uczyłem. No, bardzo ciekawym człowiekiem, o którym kiedyś już wspominałem, który ma rentgen w oczach. Podzieli się z Państwem swoimi
obrazami, tym, jak on to odczuwa, jak on to widzi. Myślę, że warto być za tydzień, a niezależnie od tego zacytuję słowa Tenzina. Źródło, z którego powstają wszystkie wzniosłe zalety, to bezmiar wewnętrznej przestrzeni. Drodzy Państwo, ta wewnętrzna przestrzeń jest w każdym z Was. Umniejszanie sobie nikomu i niczemu nie służy, a w blasku z każdego z Was mogą ogrzać się miliony. Zapraszam za tydzień. Dzisiaj serdecznie dziękuję. Było mi niezmiernie miło gościć w Państwa domach. Do usłyszenia i do zobaczenia.